Forum Jasna Sutryka, Wrocław, wspólna sprawa. Panie Prezydencie, oddaję głos. Bardzo dziękuję. Witamy Państwa, dziękujemy, że jesteście. Dzisiaj był na Dolnym Śląsku i w Polsce bardzo ważny samorządowy dzień. Zacznę od tego, co wydarzyło się rano. Byliśmy w Siewodzicach, tam wspieraliśmy naszego kolegę burmistrza. Tam rozmawialiśmy także o wraz z innymi wójtami, burmistrzami i prezydentami, którzy założyli wraz ze mną kilka miesięcy temu Stowarzyszenie Dolny Śląsk, wspólna sprawa. Tam rozmawialiśmy o sprawach ważnych dla województwa dolnośląskiego. Tym razem bardzo mocno koncentrując się na subregionie Sudecki, który z całą pewnością wymaga jeszcze wiele interwencji. Ale jak Państwo wiecie, nasze Stowarzyszenie Dolny Śląsk, wspólna sprawa, to stowarzyszenie, z którym chcemy się zachowywać bardzo solidarnie. To stowarzyszenie, w którym nie konkurujemy ze sobą, a współpracujemy, ale przede wszystkim chcemy wspólnie myśleć o tym, jak należy dobrze, mądrze i w sposób zrównoważony rozwijać Dolny Śląsk. To się działo dzisiaj rano. Później spotkaliśmy się w Senacie z panem marszałkiem, a także z przewodniczącym i członkami Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego. Spotkaliśmy się znowu z naszymi koleżankami i kolegami samorządowcami. Przedstawiciele czterech zrzeszeń samorządowych. Z Wielkopolski, z Dolnego Śląska, ze Śląska, a właściwie ze Śląska i Zagłębia. I prezydent Jacek Karnowski, który patronuje takiej dużej ogólnopolskiemu stowarzyszeniu. Tam spotkaliśmy się po to, aby znowu wspólnie rozmawiać o samorządzie. Tam podpisaliśmy także specjalne porozumienie, które jest wyrazem właśnie troski o to, aby przeciwdziałać temu dzisiejszemu, co się dzieje, a co dąży, nieuchronnie dąży do osłabiania polskiego samorządu. To się działo w Warszawie i za nami kolejne ważne spotkanie w ukochanym Wrocławiu. Przed chwilą odbył się klub Forum Jacka Sutryka, Wrocław, wspólna sprawa, stąd ze mną moje koleżanki i koledzy, z którymi wspólnie Wrocław dla Państwa budujemy. Jest mi bardzo miło poinformować, że do naszego klubu zdecydował się przystąpić pan radny sędziusz Kmieci. Sędziusz, witamy cię bardzo serdecznie. Słuchajcie, myślę, że dużymi brawami jeszcze raz. Sędziuszem znamy się od lat, to doświadczony samorządowiec, nie tylko tutaj na poziomie samorządu gminnego, ale przypomnę także samorządu województwa. To także polityk z dużymi osiągnięciami, bo uzyskał w wyborach do Senatu wynik na poziomie 60 000 głosów. To naprawdę jest duży wyczyn. Bardzo ci serdecznie chciałbym podziękować, że wstąpiłeś do naszego klubu. Serdecznie podziela te same wartości, które my wyznajemy, które jakby legły tego czasu podczas zbudowania tego naszego klubu. Klubu, jak Państwo widzicie, to twarza bardzo różnego, ale jednocześnie bardzo pluralistycznego, w którym znajdują się radni w bardzo różny sposób myślący. Ale ja bym powiedział tak, to nas na co dzień właśnie to nas na co dzień wzbogaca. To wydaje mi się, jest dla mnie szalenie ważne, ponieważ to pozwala jeszcze piękniej, jeszcze lepiej myśleć o Wrocławiu, mając koleżanki i kolegów, którzy myślą w bardzo różny sposób, ale mają jeden wspólny mianownik. Tym wspólnym mianownikiem jest dobro Wrocławia i dobro wrocławianek i Wrocławia. Z Sędziszem także myślimy bardzo podobnie. Pan Jadłów Kmiecik zresztą dawał wielokrotnie wyraz tego, że nie tyle są ważne partyjne czy polityczne instytucje, tyle po prostu ważny jest Wrocław, jego mieszkańcy i sprawy naszego miasta. Jedynie teraz, w tym bardzo trudnym czasie, bo jesteśmy mocno wszyscy poobijani przez COVID, a mimo to przed nami wiele wyzwań. Dlatego chcemy, aby ta drużyna
Wrocławska, aby ci ludzie, którzy zwolni mieszkańcy, czyli my, tak, my mamy bardzo silne przecież mandaty. Chcemy się z tych czasów samorządowych chciałbym wywiązywać jak najlepiej. A czas jest bardzo trudny, bo po pierwsze COVID, to wszystko, co nam przyniósł tak w tym wymiarze społecznym, jak i w wymiarze finansowym dla miasta. Ale dwa, są pewne istotne polityczne plany i zamierzenia, które także uderzają, jak mówiłem na samym początku, polski samorząd. To choćby koncepcja nowego polskiego ładu. I zestaw bardzo wielu różnych założeń, dla których właśnie ma być niestety polski samorząd, czyli mieszkańcy. Tak, ponieważ jak Państwo doskonale wiecie, wiele z tych pomysłów miałoby zostać sfinansowanych, choćby z podatku PIT, czyli głównego źródła dochodu nie tylko tego samorządu, ale i wszystkich innych samorządów. Ponadto nie ma dnia, bo później także mówiliśmy w Senacie, nie ma dnia, abyśmy nie rejestrowali kolejnego pomysłu albo kolejnego projektu ustawy, który idzie w stronę ograniczania władztwa jednostek samorządu terytorialnego, władztwa, a w konsekwencji także pieniędzy. Jak choćby ostatnie pomysły związane z nadaniem szczególnych uprawnień kuratorom oświaty, tym samym odbieranie władztwa organom, które utworzyły i które prowadzą jednostki oświatowe, czyli samorządy. Na to wszystko godzić nie chcemy. Chcemy rozmawiać o Polsce w sposób uczciwy, chcemy, aby Polska nie była krajem etatystycznym, aby Polska nie była krajem centralistycznym. Chcielibyśmy prowadzić tą dyskusję, debatę w duchu takiej obywatelskości, jak Polska została po 1989 roku wymyślona. No, oczywiście wiele było poprawienia, ale ten wówczas oblany kierunek. A czerwiec to w ogóle miesiąc, aby o tym rzeczach rozmawiać, bo czerwiec to miesiąc wolności, tak? 4 czerwca zawsze świętujemy pierwsze powolne wybory do polskiego parlamentu. To ważne wybory, bo to także wybory, które dały początek Polsce samorządowej. Nie chcemy tą Polskę samorządową co najwyżej ulepszać, także oczywiście z rządzącymi, ale nie możemy się godzić na tą politykę i na tą filozofię ciągłego zamachu na polski samorząd. Dlatego bardzo się cieszę, że nasza tutaj samorządowa drużyna we Wrocławiu się powiększa. To wyraz naszej wspólnej i odpowiedzialności, i troski. Serdecznie tutaj jeszcze raz na pokładzie. Bardzo Ci dziękuję. To nie jest projekt na jutro, proszę Państwa. To jest projekt na kolejnych wiele lat. My chcielibyśmy w tym składzie, jak tutaj przed Państwem stoimy, wspólnie zmieniać Wrocław. Witam się. Bardzo dziękuję Panie Prezydencie. Oddajemy głos Panu Radnemu. Dziękuję Panie Prezydencie. Dziękuję Państwu za ciepłe powitanie. Ja jestem wrocławianinem z urodzenia i z wyboru, jestem prawnikiem, a z przekonania samorządowcem. Te trzy moje podstawowości nie pozwalały mi w ostatnim czasie ze spokojem pasji na to, co się działo tutaj. Jest na dwóch poziomach. Po pierwsze poziom wojny wewnętrznej, pałacowych intryg, które nie pozwalały nam się koncentrować na tym, co jest tak naprawdę ważne na dobro miasta. Z drugiej strony projekty, na które my nie mamy wpływu, ale jako gmina Wrocław jesteśmy ich ofiarami, to będzie miło to słowo, takie jak Polski Ład i w ramach tego Polskiego Ładu zmiana struktury opodatkowania, która spowoduje, i takie gminy jak Wrocław stracą najprawdopodobniej setki milionów złotych. Jest to bardzo trudny czas, całkowicie. Jest potrzeba tego, żeby budować Wrocław pod hasłem klubu Pana Prezydenta. Wrocław wspólna sprawa. Ponad udziałami, ponad różnicami partyjnymi, bo one między nami tutaj występują. Ale nie jest istotne w pluralistycznym i demokratycznym klubie kto ma jaką należność partyjną. Chodzi o to, że będzie nas łączył. Nie tak jak teraz łączy tą egzotyczną opozycję, która powstała w Radzie Miejskiej, scenariusz dziękujący, destrukcyjny, tylko właśnie scenariusz pozytywny, scenariusz rozwojowy. Scenariusz tego, jak chcemy przeprowadzić nasze miasto przez
ten trudny bardzo czas, po-covidowy. I jak chcę, żeby Wrocław, który budujemy dla naszych dzieci, wyglądał za kilkanaście lat. Dlatego bardzo się cieszę, że mogłem dzisiaj wzmocnić szeregi klubu pana prezydenta Jacka Cytryka i że mogłem z tą ekipą wspaniałych ludzi będę mógł pracować jeszcze ciężej dla Wrocławia, realizując mandat dany mi przez sobie. Jeszcze dwa apeli. Chciałbym to wrócić na moment do tego, co się wydarzyło w ubiegłą niedzielę w Rzeszowie. W Rzeszowie jest wyjątkowym miejscu i położonym w wyjątkowym regionie Polski. Tam mieszkańcy Rzeszowa obdarzyli zaufaniem naszego kolegę, Konrada Piołka, ale tam właśnie wygrała ta ponadpartyjność. Przypomnę, że Konrad Piołek był kandydatem całej Zjednoczonej opozycji. Z tego wynikała ta premia, którą rzeszowianie są pewnością udzielili. Przykład Rzeszowa ostatnio wielokrotnie pokazywany i podnoszony jest przykładem na to, że należy ponad różnymi podziałami partyjnymi i politycznymi łączyć się. W szczególności należy to czynić, kiedy mówimy o Związku Polskiego Samorządu. To się akurat na Państwa to dzisiaj Wrocławiu dzieje. Ja już wielokrotnie mówiłem o tym, że dla mnie prezydenta Wrocławia nie jest najważniejsze jedno, drugie czy trzecie absolutorium, mamy wotum zaufania. My o tym rozmawiamy na co dzień z wrocławianami na ulicach Wrocławia. To mowne absolutorium dajemy sobie każdego dnia w tych właśnie rozmowach o tym, jakim to miasto powinno być w przyszłości, jakim jest. Nie boimy się tej dyskusji. Wyzwań przed nami jest oczywiście bardzo wiele, ale przede wszystkim stanowimy tę grupę ludzi, którzy są autentycznie dumni z tego miasta. Z różnych powodów, ale jesteśmy dumni z tego miasta i nie pozwolimy też nikomu budować narracji takiego, ja bym powiedział, ciągłego niepowodzenia. Jeżeli ktoś chce z jakichś powodów, powiedzmy czysto politycznych, robić na złość Suczekowi, może to robić, ale na złość Wrocławiowi nie pozwolimy, żeby robił, dlatego będziemy razem i będziemy dobre i mądre projekty dla Wrocławia wspólnie tą właśnie ekipą przeprowadzić. Dziękuję bardzo. Czy Państwo mają jakieś pytania, czy indywidualnie? Mamy pytania do...